Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w tej konferencji i cieszę się, że mój skromny głos będzie mógł być dołączony do tych wszystkich wypowiedzi i referatów bardzo ciekawych i różnych głosów dyskusji. Ja chciałbym zająć się takim tematem właściwie dość szczegółowym, który w pewnym momencie przy okazji lektury pisemniczego mnie zastanowił. I można powiedzieć, że no nie chcę wypaść na przesadnie takiego skromnego, ale tak nie czuję się do końca osobą kompetentną, jeśli chodzi o dogłębną znajomość poglądów Fryderyka Nietzschego, ponieważ Fryderykiem Nietzsche zajmuje się tak okazjonalnie, to znaczy jak przypadnie jakaś konferencja, albo jak przypadną wykłady czy ćwiczenia, to odsięgam do notatek, doczytuję kolejne rzeczy. I można powiedzieć, że on tak od jakiegoś czasu, od wielu lat właściwie mi towarzyszy, ale jest to takie patrzenie kątem oka. To znaczy patrzę trochę na coś innego, ale Fryderyk Nietzsche zawsze gdzieś tu kątem oka, prawda, jest postrzegany. W związku z tym pytanie o to, o jego sposób interpretowania chrześcijaństwa i krytyki chrześcijaństwa rzeczywiście mi towarzyszy i jakoś mnie intryguje. Jak wiadomo, są różne sposoby interpretowania stanowiska Nietzschego wobec chrześcijaństwa. Są takie, które traktują go rzeczywiście jako bardzo krytyczne i odrzucające. Są inne, na przykład Karl Jaspers jest tu przedstawicielem. Jaspers mówi, że niczemu nie chodziło o odrzucenie chrześcijaństwa i zanegowanie go, tylko prześcignięcie czy przekroczenie, ale właściwie w oparciu o pewne siły czy pewne idee, impulsy, które były przez chrześcijaństwo zrodzone, więc to jest jakby pójście krok dalej. Trochę oswajając się z tą interpretacją, postanowiłem przyjrzeć się właśnie temu zagadnieniu ostatniego człowieka, w jaki sposób to wyjdzie w trakcie referatu. Druga sprawa, która mnie skłoniła do tego, żeby ten temat poruszyć, jest następująca. Mianowicie Fryderyk Nietzsche ogłosił śmierć Boga i wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają, prawie chyba tak 150 lat temu, prawda? Kiedy to mówił, powiedział: przychodzę za wcześnie, jeszcze nie czas na mnie, to niebywałe zdarzenie jest w drodze i wędruje, jeszcze nie dotarło do ludzkich uszu, tak mówi szaleniec w Wiedzy Radosnej. No ale sobie myślę, to było 150 lat temu, czyli już powinny te konsekwencje śmierci Boga być dla nas oczywiste i bardzo widoczne. Jakieś są, ale również mniej więcej 150 lat temu no, Zaratustra zszedł z gór i zaczął głosić nad człowieka. Więc jakoś te dwie rzeczy łączą się w moim rozumieniu, w moim umyśle, to znaczy śmierć Boga i nadejście nad człowieka. I teraz pytam, gdzie jest ten nadczłowiek? Jak on się pojawi? Czy będzie można zobaczyć go, prawda? Czy w jakiś sposób to będzie rzeczywistość, którą możemy się jakoś spotkać? Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy jeszcze w tym okresie przejściowym, to znaczy kiedy ta nowina trudna i dramatyczna właśnie, z jednej strony o śmierci Boga, a z drugiej strony to zwiastowanie nadczłowieka przez Zaratustrę, który w tak o rzeczy Zaratustra jest opisane, miało jakoś miejsce, to rozumiem, że było to ogłoszenie też pewnych poglądów niczego, to cały czas czekamy na to, co się wydarzy, co się stanie. Wspomniany już dzisiaj Michel Onfray w traktacie ateologicznym również pisze o tym, że jesteśmy w takiej epoce pośredniej, to znaczy oczekujemy jakiegoś, jesteśmy w środku jakiejś przemiany, w środku epoki, która nie jest jeszcze erą pochrześcijańską, ale ta era pochrześcijańska ma nadejść, ma się pojawić. Tak pisze w traktacie ateologicznym Onfray. Historia doprowadzi do narodzin ery pochrześcijańskiej, tak jak dawniej powiła erę chrześcijańską. Kontynent monoteistyczny jest zatapialny, w religii jedynego Boga nie należy dopatrywać się zwieńczenia filozofii, ani też końca historii. Era chrześcijańska wyłoniła się z ery przedchrześcijańskiej, równie nieuchronnie nastanie era pochrześcijańska. Obecny okres to okres formowania się nowych kontynentów. No, z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo oczywiście mamy do czynienia z jakimiś poważnymi przemianami w sferze religii, ale czy rzeczywiście to jest tak, że musi nadejść koniec ery chrześcijańskiej, że nadejdzie era pochrześcijańska? Wcale nie jestem pewien. To znaczy, na pewno zachodzą bardzo interesujące procesy, które jest rzeczą bardzo ciekawą, obserwacja tych procesów, ale być może to nie jest tak, że
właśnie jak różni socjologowie religii piszą, że to nie chodzi o, w tej chwili już o jakiś jednoznaczny proces sekularyzacji, ale raczej pewnej pluralizacji. W niektórych miejscach na świecie religia zanika, w innych religia się rozwija, więc trudno jakąś jednoznaczną hipotezę sformułować. W każdym razie Onfray twierdzi, że Bóg jeszcze nie umarł, wbrew temu, co Nietzsche twierdził. Dlaczego Bóg nie umarł? Ponieważ mówi, fikcja nie umiera. Marzenie stworzone na obraz śmiertelników umrze wraz z ostatnim człowiekiem, ponieważ wtedy dopiero znikną strach, obawa, lęk, czyli maszyny do produkcji bożyszcz. Żeby się dokonało, żeby ta śmierć Boga w rozumieniu Onfraya mogła się dokonać, no musi dokonać się pewien taki postęp ontologiczny, ale od niego, pisze Onfray, dzielą nas jeszcze lata świetlne, więc jeszcze cały czas ta pośrednia epoka będzie trwała. Spadek praktyk religijnych wcale nie świadczy o tym, że Bóg umarł, pisze Onfray, ponieważ jest pewnego rodzaju chytrość religii, polegająca na tym, że z jednej strony na przykład w Europie, w Stanach, w jakichś środowiskach sekularyzowanych coraz mniej ludzi praktykuje chrześcijaństwo czy inną religię. Z drugiej strony Bóg jeszcze nie umarł, ponieważ trwa w sposób uporczywy, a główną formą jego trwania jest chrześcijańska episteme. Ten termin, zapożyczony od Michela Foucault, oznacza, tu zacytuję, żeby precyzyjnie oddać myśl, niewidoczne, ale niezwykle skuteczne urządzenie dyskursów, wizji świata oraz sposobów ujmowania rzeczywistości, które cechują poszczególne epoki, krystalizując je i organizując wokół pewnego zbioru zastygłych przedstawień. Jest to pojęciowa i wyobrażeniowa władza obejmująca wszystkie aspekty cywilizacji i kultury. Onfray podaje jako przykład dominację chrześcijańskiego dyskursu w naszej kulturze w kwestiach ciała i w kwestiach prawnych. Taką istotą czy substratem tej judeo-chrześcijańskiej epistemy, jak już mówił Onfray, jest wiara w coś więcej. Wiara, przeświadczenie, że materia, że rzeczywistość i świat nie obejmują wszystkiego, że coś nie daje się objąć rozumem, że jest jakaś moc, energia, wola, siła sprawcza. Musi przecież istnieć coś więcej, jakieś źródło sensu, usprawiedliwienie, uzasadnienie. Tak myślą ludzie wierzący, mniej lub bardziej, ale tacy, którzy jakoś jeszcze cały czas w tym dyskursie właśnie religijnym jeszcze funkcjonują, czy według niego myślą. A więc jesteśmy w takiej fazie przejściowej i czekamy, co się wydarzy. Obserwujemy różne procesy, częściowo jesteśmy uczestnikami w sposób bierny, może częściowo się przyczyniamy w sposób jakiś aktywny. No i pytanie, jaki wizerunek, jaki rodzaj człowieczeństwa się pojawi w tym wszystkim właśnie. Czytając Nietzschego i właśnie te wszystkie teksty mówiące o śmierci Boga i nad człowieku, odnosiłem takie wrażenie, może to było moje naiwne wrażenie, że to pojawienie się nad człowieka jest czymś takim łatwym, naturalnym. To znaczy, że to jest wręcz jakiś proces taki kierowany pewną koniecznością historyczną czy antropologiczną, że warunki już takie są w tej chwili w kulturze europejskiej, że jest gotowy ten moment do jakiegoś takiego naturalnego wyłonienia się i powstania nad człowieka. Jak mówię, upływ czasu, co może, nie wiem, czy to jest argument filozoficzny, ale no jednak dla takiego zwykłego myślenia jakiś chyba jest, pokazuje, że jakoś nie wiadomo po pierwsze, na czym miałby polegać do końca ta postać, ten ideał nad człowieka, a po drugie, no właśnie, gdzie go szukać i co to ma znaczyć. I tak pytając o nad człowieka i jego nadejście, natrafiłem właśnie na tekst o ostatnim człowieku i przeczytałem go i tak sobie zdałem sprawę, że to jest tekst, w którym Zaratustra mówi ludziom o nadczłowieku, o jego nadejściu i okazuje się, że jego orędzie jest przez ludzi odrzucone. Ludzie nie chcą słuchać o nadczłowieku, mówią, nie mówi nam o nadczłowieku, bo nie chcemy o nim słuchać. To nie jest ideał, który ludzie przyjmują chętnie. Okazuje się, że ludzie go odrzucają. Ten rozdział o ostatnim człowieku to jest Der letzte Mensch, ostatni człowiek. To jest jeden z pierwszych rozdziałów w książce Tak mówił Zaratustra. Korzystam z nowego tłumaczenia, dlatego podaję nowy tytuł.
Wygląda mniej więcej tak sytuacja. Trochę pozwolę sobie przedstawić bardziej szczegółowo tą przypowieść i wyciągnąć pewne wnioski z niej. Otóż Zaratustra wstępuje z Górskiej samotni do miasta, gdzie napotyka tłum zgromadzony na rynku. Tłum przyszedł oglądać opisy bioskoczka, tak. Do tego tłumu Zaratustra kieruje swoją publiczną przemowę, zapowiada nadejście nadczłowieka i Zaratustra podkreśla, że to przesłanie należy głosić niezwłocznie. Teraz jest czas, żeby człowiek, mówi, zasadził kiełki swej najwyższej nadziei. Dalej, wyznaczył sobie własny cel. Jest to czas najwyższy. Dlaczego? Dlatego, że gleba jest na to jeszcze dostatecznie bogata. Kiedyś będzie uboga i oswojona, wysokie drzewo już z niej nie urośnie. Czyli teraz jest jakiś czas szczególny. Jakaś jest presja, kairos. Trzeba głosić w tym momencie, bo jest właściwy moment głoszenia przesłania o nadczłowieku. Bo być może nadejdzie taki czas, kiedy człowiek nie będzie w stanie go pojąć, ani właściwie zareagować na to nauczanie Zaratustry. Mieszkańcy ziemi, mówi, nie będą już posyłać strzał swojej tęsknoty ponad człowieka. To czas, kiedy człowiek nie będzie już w stanie zrodzić żadnej gwiazdy. Słowa Zaratustry są odrzucone i wtedy Zaratustra w takim gniewie mówi: dobrze, w takim razie powiem wam o kimś innym, mianowicie o kimś, kto jest godny najwyższej pogardy, o ostatnim człowieku. Nadchodzi czas człowieka godnego największej pogardy. Dlaczego? Cóż w nim takiego godnego pogardy? Godzien jest pogardy, ponieważ, cytuję, nie będzie już umiał gardzić samym sobą. Ten brak pogardy w stosunku do samego siebie jest pierwszą cechą ostatniego człowieka, cechą ważną i bardzo negatywną. Właśnie ta niezdolność do pogardy wobec siebie u ostatniego człowieka wzbudza pogardę Zaratustry i w domyśle samego Nietzschego w stosunku do ostatniego człowieka. Pisze Nietzsche: nadchodzi czas człowieka godnego największej pogardy, człowieka, który nie będzie już umiał gardzić sobą. A więc pierwsza rzecz o człowieku ostatnim to jest to, że on jest godzien pogardy, ponieważ nie potrafi gardzić samym sobą. Druga negatywna charakterystyka, negatywna w mojej interpretacji, charakterystyka ostatniego człowieka, to jest taka, że jest to człowiek, który mruga okiem. To wyrażenie mrugać okiem, blinzeln, mrugać, mit den Augen blinzeln, mrugać oczami, pojawia się czterokrotnie w tym opisie ostatniego człowieka, który zajmuje może nie całą stronę. Uważam, że jest to wyrażenie, które jest przez niczego używane świadomie i znacząco. Ma coś oznaczać, ma w jakiś sposób charakteryzować tego ostatniego człowieka. Ten ostatni człowiek mruga okiem. No i myślę, że nie jest to nerwowy tik albo jakieś schorzenie, ponieważ tak jak Nietzsche go opisuje, ostatni człowiek to jest okaz zdrowia. Tak o nim pisze. Mają oni, ostatni ludzie, swoje dzienne i nocne zachcianki, ale szanują zdrowie. Otóż ostatni człowiek mruga okiem, ponieważ wszystko, w cudzysłowie, czyni mniejszym. To znaczy, najważniejszym zagadnieniom i pytaniom ludzkim odbiera ich powagę i egzystencjalną doniosłość. Cytuję. Czym jest miłość? Czym jest stwarzanie? Czym jest tęsknota? Czym jest gwiazda? O te doniosłe sprawy pyta ostatni człowiek, ale pytając, mruga okiem. To znaczy, nie stawia pytania na serio. Nie są to pytania, które potrafią go prawdziwie poruszyć. Pyta, można powiedzieć, pozornie, bez prawdziwego egzystencjalnego jakiegoś napięcia. Nie ma w tym dramatu, jest mrugnięcie okiem. Wynaleźliśmy szczęście, mówią ostatni ludzie i mrugają okiem. To znaczy, nie o szczęściu tu mowa, ale o jakimś kompromisie, o surogacie szczęścia. Pewnie o życiu w zdrowiu i w komforcie. Nie są zdolni też ostatni ludzie do rzeczywistego wysiłku ani do walki. Szybko się godzą. Cytuję, żeby sobie nie psuć żołądka. Wystarczy im rozrywka i brak konieczności zaangażowania. Ostatni ludzie też wszystko wiedzą. Cytuję, wykształcenie wyróżnia ich na tle pasterzy kóz. Koniec cytatu. Ale znajomość rzeczy jest dla nich tylko inspiracją do szyderstwa.
Zaratustra z niepokojem patrzy na przyszłość człowieka. Ziemia się zmniejszy, powiada. Zapewne dlatego, to mój komentarz, że zmniejszą się także aspiracje człowieka, a ostatni człowiek będzie po niej hasał. Zaratustra mówi, jest on trudny do wyplenienia jak pchły. Słuchacze, do których zwraca się Zaratustra, wcale nie chcą słyszeć o nadczłowieku. Uczyń nas tym ostatnim człowiekiem, wołaj. Chciałbym teraz zinterpretować tę przypowieść w kontekście jednego zagadnienia ukazanego z dwóch perspektyw. Tym zagadnieniem jest pewna właściwość człowieka, która decyduje o człowieczeństwie, mianowicie przekraczanie siebie samego, czyli transcendowanie. I chciałbym omówić ideę transcendowania człowieka przez siebie samego, bardzo krótko, właściwie wskazywać tylko pewne hasła, w poglądach Fryderyka Nietzschego oraz w takiej starochrześcijańskiej idei, która nazywa się ideą przebóstwienia. Wydaje mi się, że jest pewne podobieństwo między jedną a drugą ideą, mianowicie tą właśnie ideą nadczłowieka i ideą człowieka przebóstwionego jako pewnego też celu dla człowieka, oczywiście celu religijnego. Najpierw Fryderyk Nietzsche. Transcendowanie, pogarda i nieskończona aspiracja. Charakterystyczną cechą nietzscheańskiego myślenia o człowieku jest połączenie dwóch skrajnych nastawień do człowieka. Z jednej strony niezadowolenie z człowieka, Nietzsche mówi wręcz o pogardzie i odrazie, jakie wzbudza w nim współczesny mu człowiek. Z drugiej jest to tęsknota za człowiekiem autentycznym i możliwym do realizacji, afirmacja i miłość w odniesieniu do człowieka. To połączenie zawiedzionej miłości i afirmacji wyraził Nietzsche pisząc takie zdanie: kocham ludzi, a najbardziej wtedy, gdy opieram się tej skłonności. Pogarda i odraza są wyrażane niekiedy bardzo emocjonalnie. Pisze: należy wątpić, czy ktoś dużo podróżujący znalazł gdzieś na świecie brzydsze okolice niż na ludzkiej twarzy. Tak czy inaczej, w człowieku jest coś zasadniczo nieudanego. Pogarda nie jest prostą odrazą, jest rezultatem, tak interpretuje to Karl Jaspers, tęsknoty Nietzschego za autentycznym człowiekiem. Cytuję: wielkich gardzących miłuję, ponieważ oni są wielkimi szanującymi i ponieważ oni są strzałą tęsknoty za drugim brzegiem. Są słowa Zaratustry. Kim jest człowiek w świecie? Jest częścią przyrody, jest zwierzęciem, które nie do końca jest zwierzęciem. Od zwierzęcia odróżnia go przerażenie, które ogarnia go, gdy uświadamia sobie, że mógłby być tylko zwierzęciem. W efekcie pyta o różnicę między sobą a zwierzęciem i sobie tę różnicę próbuje uświadomić. W przeciwieństwie do zwierząt, z których każde podlega ustalonym cechom swojego gatunku, człowiek jest jeszcze nieustalonym zwierzęciem. Człowiek nie jest zwierzęciem już, ale to, kim jest, nie jest jeszcze w pełni rozstrzygnięte. Są to możliwości bezkresne, wywołujące stan niepokoju. Człowiek wygląda jak choroba istnienia, tak pisze Jaspers, mówiąc o poglądach Nietzschego. W człowieku jest coś fundamentalnie chybionego. Porównanie człowieka z chorobą często powraca u Nietzschego. W takich słowach na przykład. Ziemia ma skórę, a skóra to często cierpi na choroby. Jedna z tych chorób nosi miano człowieka. Ta interpretacja człowieka jako nieustalonego zwierzęcia, jako chorego zwierzęcia, ma podwójny sens. Tutaj ten sens podwójny wskazuje, idąc za Karlem Jaspersem, jego książką o Fryderyku Nietzsche. Po pierwsze, człowiek rzeczywiście jest błędem natury. To nie jest tylko jakaś metafora. Nietzsche uważał, że rzeczywiście człowiek jest jakiś nieudany. Po drugie, ta choroba człowieka jest autentyczną wartością. To jest ten paradoks. Ten czynnik wywołujący chorobę stanowi o wartości człowieka. W przyczynie choroby zawiera się wielkość. Skąd się bierze, że człowiek jest bardziej chory, bardziej nieustalony niż zwierzę? Bierze się ze stosunku do siebie samego. Z pewnej próby samooceny. I samooceny, która jest właśnie rozdarta między biegunami pogardy wobec siebie i szacunku wobec siebie. Gardzący samym sobą wstydzi się swego istnienia, popada w stan wrogości, a jednocześnie
to budzi w nim pragnienie przekraczania, transcendowania tego, kim jest. Jak w tym kontekście wygląda nadczłowiek, ten ideał? W idei nadczłowieka Nietzsche upatruje taką postać realizacji człowieczeństwa, która pozwoli zrealizować najbardziej wzniosłą z możliwości bytu człowieka. Nadczłowiek leży mi na sercu, mówi Zaratustra. Ten jest dla mnie pierwszy i jedyny, a nie człowiek, nie ten najbliższy, najbiedniejszy, najbardziej cierpiący, najlepszy. Kocham w człowieku to, że jest przejściem i upadkiem. Nadczłowieka należy wykreować. Trzeba stworzyć istotę wyższą niż my sami jesteśmy. Przekroczyć siebie w kierunku realizacji wyższego ideału. Tak jak wszelkie dążenie zakłada jakiś cel, tak człowiek zakłada istotę, której nie ma, która jednak udziela celowości jego istnieniu. Kiedyś musi przyjść zbawiający człowiek, który udzieli ziemi celu, ale który jest zarazem zwycięzcą, tak mówi Nietzsche, jest zwycięzcą Boga i nicości. Nietzscheański wzorem nad człowieka jest w dużej mierze niedookreślony lub wyrażony w nie do końca jasnych sformułowaniach. Jaspers pisze o symbolu nad człowieka, że idea ta zawiera treści jakby podane do wierzenia i dotyczy tego, czym powinien się stać człowiek przezwyciężający samego siebie. Nietzsche żąda, pisze Jaspers, aby człowiek rzucił spojrzenie ku szczytom. Nietzsche chce wspierać narodziny człowieka fermentem, który wzbudza jego myśli. Zaostrzeniem przeciwieństw, usunięciem równości, tworzeniem nadpotężnych. Właściwą postawą każdego jest poświęcenie się, aby stać się kimś więcej, być przejściem i upadkiem, to są wyrażenia niczego, przeskoczyć w tańcu samego siebie, czy urodzić gwiazdę, czy urodzić tańczącą gwiazdę, bardzo piękne wyrażenie, to mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o charakterystykę nadczłowieka, to jest ten, kto porodzi tańczącą gwiazdę. W każdym razie, pesymistycznie Jasper zauważa, Nietzsche nie jest jednak w stanie powiedzieć, jak się to ma urzeczywistnić. Tym niemniej jest to ideał, do którego należy dążyć i rozumiem, ta pogarda, którą człowiek powinien odczuwać w stosunku do siebie, nie powinna być jedynym postawą czy odczuciem, jednocześnie powinna być miłość. Miłość i pogarda. Pogarda i miłość mają wspólnie popychać człowieka do transcendowania. I taka jest rola, sądzę, tego ideału nad człowieka. Drugi przykład na tą ideę transcendowania można znaleźć w chrześcijańskiej koncepcji przebóstwienia, która jest związana z biblijną koncepcją stworzenia człowieka na obraz Boży i na podobieństwo. W Księdze Rodzaju, już w pierwszym rozdziale, rozdział werset 26, uczyńmy Boga na nasz obraz człowieka. Chciałem tutaj powiedzieć, że nieuświadomiony Feuerbach. Freud z Feuerbachem. W każdym razie uczyńmy człowieka na nasz obraz, na obraz Boży i na podobieństwo. To jest idea biblijna, która została wprowadzona do teologii przez świętego Ireneusza z Lyonu, który posługuje się w swoich dziełach właśnie tymi wyrażeniami. I najczęściej już nie u świętego Ireneusza, ale w późniejszej teologii mówi się o tym, że obraz Boży to jest to, co jest dane człowiekowi na początku, a podobieństwo to jest ten cel, który ma być czymś, do czego człowiek ma dążyć. To jest ten ideał, który ma być zrealizowany przez człowieka. Chociaż takie badania, prawda, konsekwencji użycia tych wyrażeń, obraz i podobieństwo świętego Ireneusza pokazują, że święty Ireneusz wcale tego tak konsekwentnie nie używał. Niekiedy człowiek był od chwili stworzenia wyposażony w obraz i podobieństwo. Niekiedy podobieństwo miało być tym, do czego miał dopiero wzrastać. Taka jest pewna niekonsekwencja, ale w późniejszej teologii ten schemat obraz i podobieństwo został tak utrwalony w taki właśnie sposób, że obraz to jest ta rzeczywistość początkowa, a podobieństwo
to jest dopiero ta, która ma być zrealizowana i to przez różnych teologów już potem jest wykorzystywane jako taki pewien oczywisty schemat. Idea przebóstwienia opierająca się właśnie na tym biblijnym obrazie, już teologicznym, później też obrazu i podobieństwa, rozwija się w pierwszych wiekach, w dużej mierze u teologów wschodnich. Święty Atanazy pisze: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Potem w średniowieczu ten temat przebóstwienia mniej stał się wyraźny, ale pojawił się u progu epoki nowożytnej. Zdaniem Christopha Schönborna, austriackiego teologa, kardynała, w mowie o godności człowieka, młodego Pico della Mirandola, który pisze tak, wkłada w usta Boga takie słowa autor. Nie wyznaczyłem Ci, Adamie, ani określonej siedziby, ani własnego oblicza. Nie dałem Ci też żadnego szczególnego zadania, abyś jakiejkolwiek siedziby zapragniesz, jakiegokolwiek oblicza, jakiejkolwiek służby, posiadł to zgodnie z życzeniem i zamysłem i zatrzymał. Nie uczyniłem Ci ani niebiańskim, ani ziemskim, ani śmiertelnym, ani nieśmiertelnym, abyś sam w sposób wolny i godny Ciebie, tworząc siebie, nadał sobie taki kształt, jaki zechcesz. Będziesz mógł degenerować się do poziomu zwierząt, będziesz też mógł się odradzać i mocą swej woli wznosić się do poziomu boskiego. Zdaniem Schönborna ten tekst jest kontynuacją klasycznej linii patrystycznej mówiącej o wolności, jaką obdarzony jest stworzony człowiek, człowiek na obraz Boga i dzięki tej wolności człowiek może w jakimś zakresie wybierać to, kim chce się stać. Może zejść poniżej ludzkiej godności albo wnosić się ponad siebie, jak mówi ten fragment. Kiedy mówimy o przebóstwieniu, może dojść do pewnego nieporozumienia. Mianowicie, po pierwsze, no na czym polega przebóstwienie? Otóż samo sformułowanie przebóstwienie może sugerować, że chodzi o to, żeby człowiek przestał być człowiekiem, a stał się Bogiem. Otóż idea przebóstwienia nie mówi o tym, że człowiek ma stać się Bogiem, a właściwie mówi w pewnym sensie, ale w takim sensie mówi, że właściwie przebóstwienie jest tak naprawdę dopiero autentyczną i końcową realizacją człowieczeństwa. Człowiek przebóstwiony to jest w pełni człowiek. To nie jest Bóg w sensie ontologicznym, tylko człowiek w sensie ontologicznym, ale człowiek, który jednak w swoim rozwoju doszedł do pewnego wyższego etapu jakiejś więzi i wspólnoty z Bogiem i ta więź i wspólnota z Bogiem dokonuje jakiejś ważnej przemiany w człowieku. Więc po pierwsze, idea przebóstwienia zakłada, że człowiek jest stworzony jako człowiek, a więc nie, że jest odpryskiem boskości, jak w systemach gnostyckich. Po drugie, tu już bardzo skracam, przebóstwienie jest możliwe dlatego, że Logos stał się człowiekiem, Syn Boży stał się człowiekiem, druga osoba Trójcy, że zbliżenie między tym, co boskie i ludzkie się dokonało i rzeczywistość ludzka została przebóstwiona w osobie Chrystusa. Dlatego właśnie Bóg stał się człowiekiem po to, aby człowiek mógł stać się Bogiem w jakimś sensie. To znaczy, żeby te dwie rzeczywistości, boska i ludzka, mogły się spotkać. Na czym polega przebóstwienie? Maksym Wyznawca tak opisuje cel. Człowiek przebóstwiony przez łaskę otrzymuje dla siebie wszystko, co posiada Bóg, poza tożsamością istoty. Wyrażenie wszystko nie jest jedynie retoryczną emfazą. Człowiek przebóstwiony otrzymuje wszystko, a nie tylko jakąś część czy coś z Boga. Otrzymuje rzeczywiście Jego całego, z wyjątkiem tożsamości istoty. Człowiek może stać się tym wszystkim, czym jest Bóg. Tak pierwsi teologowie rozumieli uczestnictwo w życiu Boga jako cel naszego istnienia. Przebóstwienie dokonuje się przez łaskę, właśnie dzięki temu, że Chrystus stał się człowiekiem, ale nie oznacza unicestwienia ludzkiej natury. Przeciwnie, stanowi jej najdoskonalszą realizację. Człowiek jest tak zaplanowany i tak naszkicowany na obraz i podobieństwo Boże, żeby realizacja tego podobieństwa była spełnieniem jego człowieczeństwa. Nie chodzi o zmianę ontycznego statusu. A więc przebóstwienie jest tak naprawdę pełnym uczłowieczeniem. W jakimś sensie można nawet powiedzieć dokończeniem dzieła stworzenia, które zostało zapoczątkowane właśnie
no, przez akt stworzenia. Kończąc, nie tak w ogólności, nie, ojciec Kuczewski zaczął później. Mierzę to, co biorę pod uwagę. Kończąc tę część, ale już kończąc też cały referat, zacytuję jednego z autorów wczesnochrześcijańskich, Diadoch z Fotike, tak opisuje przebóstwienie, ten schemat dynamiczny. Tylko że on upatruje początku tego przebóstwienia w momencie chrztu, mówi, wtedy człowiek ma obraz, a podobieństwo to jest rozwój tej łaski, która jest w chrzcie. Pisze tak, z chwilą, gdy duch rozsmakuje się w pełni, duch człowieka, w dobrach Ducha Świętego, łaska zaczyna wyczarowywać podobieństwo w tym, co jest obrazem. A jak malarze szkicują najpierw obraz człowieka, posługując się jedną tylko farbą, a dopiero później kładą kolejne następne i w ten sposób dokładnie utrwalają podobieństwa malowanego, aż po barwę jego włosów, tak też łaska Boża przez chrzest najpierw przywraca człowiekowi obraz, którym został stworzony. I dopiero kiedy stwierdzi, że z całych sił pragniemy piękna podobieństwa i bez reszty poddajemy się jej działaniu, wtedy łaska zaczyna ukazywać jedną cnotę po drugiej, mnoży piękno i wspaniałość duszy, aż wreszcie obdarza ją właściwością podobieństwa. Więc to jest takie, myślę, bardzo piękne, sugestywne porównanie do twórczego procesu artysty malarza. I teraz podsumowanie. W świetle tego, co powiedziałem, wydaje mi się, że znalazłem jakiś punkt, w którym, czy jakiś taki temat, gdzie można powiedzieć, że ta interpretacja Jaspersa, która mówi o tym, że Nietzsche nie odrzuca chrześcijaństwa, tylko czerpiąc z niego pragnie przekraczać, znajduje pewien dodatkowy argument. Być może gdzieś już kiedyś poruszony, ja nie jestem pewien, czy ten temat się wcześniej nie pojawił gdzieś. W każdym razie chrześcijaństwo i poglądy Nietzschego łączy jedna rzecz, którą jest postrzeganie człowieka, pełni człowieczeństwa, jako czegoś, co musi, człowieczeństwa, które staje się pełne dopiero wtedy, kiedy jest przekraczane, kiedy towarzyszy temu proces tego właśnie transcendowania. I w tym sensie, tym, co jest przeciwieństwem tego nadczłowieczeństwa i idei przebóstwienia, jest właśnie ostatni człowiek. Człowiek, który nie transcenduje samego siebie, nie przekracza. Dlatego, że nie pogarda samym sobą. Dlatego, że strzała jego łuku nie leci na drugą stronę. Jest, są pewne podobieństwa i różnice między nadczłowiekiem i tym człowiekiem przebóstwionym. Oczywiście punkt wyjścia to jest jakieś niezadowolenie. Z jednej strony pogarda, z drugiej niewspomniany, ale chyba oczywisty właśnie stan jakiegoś upadku, brzegu pierworodnego, o którym chrześcijaństwo. To jest, jest podobieństwo. Różnica jest, jeśli chodzi o granice tego ruchu transcendowania. To znaczy, u niczego jest jednak, to transcendowanie nie przekracza horyzontu tego świata. Nie ma zaświatów. Nie ma życia po śmierci. W przypadku przebóstwienia, te pierwsze owoce, pierwsze rysy, już w tym życiu są widoczne, ale pełnia jest dopiero w wymiarze tym eschatologicznym. Dlaczego człowiek, który nie transcenduje siebie, jest nazwany ostatnim człowiekiem? Myślę, że dlatego, że po nim już nic nie ma. Że ta ewolucja, nie tyle biologiczna, co kulturowa człowieka, się kończy na ostatnim człowieku. Po człowieku chrześcijańskim jest człowiek przebóstwiony, tak można powiedzieć. Po człowieku nietzscheańskim jest nadczłowiek. Jest możliwy do pomyślenia, prawda? Czy będzie, czy nie, nie wiem. Ale jest jakaś perspektywa. Ostatni człowiek nie ma tej perspektywy, dlatego że on nie chce przekraczać siebie samego. My nie mamy jeszcze tej perspektywy finałowej. Jesteśmy ludźmi w drodze. Średniowiecze mówiło, człowiek jest pielgrzymem, homo viator. I sądzę, że Nietzsche też z takiej perspektywy właśnie pośredniej na to wszystko patrzył i chodziło o to, żeby cel rozpalał i pobudzał do transcendowania ludzi, którzy właśnie tak jak my jesteśmy w połowie drogi, drogi wzwyż, i ta droga wzwyż to jest dobra sytuacja. Nietzsche ją bardzo pochwala. I zakończę takim wierszem krótkim właśnie z wiedzy radosnej. Nie wychylaj się nad, nie ugrzęźnij w płaskości, najpiękniej widać świat z połowy wysokości. Dziękuję bardzo.